Cześć widzowie, ja nazywam się Maciej Ksewry-Smreczak i jestem tutaj z Karoliną Szałaśny i będziemy przeprowadzać wywiad, co nie Karolina? Tak, potwierdzam, ja też tutaj jestem i będziemy przeprowadzać <laughs> ten wywiad. <laughs> Szałaśny, bo tak brzmi twój pseudonim artystyczny po nazwisku, to wokalistka, autorka tekstów, która jest członkinią krakowskiego kolektywu muzycznego Als Latras Orchestra. To też prawda, to też potwierdzam. <laughs> e, słuchaj, zmysłowe teksty, określone niebanalną oprawą muzyczną, przyprawiającą słuchaczy w całej Polsce odreszcze. E, zmysły są właśnie bardzo fajnym tego przykładem, e, twój kawałek. Mówią bardzo trafnie o historii uczucia między dwoma osobami. Najpierw był tekst, czy melodia w twojej głowie? E... Chyba powstawało to razem. Pamiętam, że to był taki ciekawy w sumie numer z perspektywy jakby procesu tworzenia go, bo robiłam go do samych będnów, jakby znalazłam jakiś taki rytm gdzieś w czymś, nie pamiętam mm. i pamiętam, że wyciąłam taki krótki fragment i po prostu zapętliłam to na ileś taktów i pisałam to tylko do bębnów eee, i od razu ze słowami, więc nie było czy najpierw melodia, czy najpierw tekst, bo jakby razem to powstawało mm -hmm. na moim balkonie. Na twoim balkonie? Na, na moim, moim balkonie. Tworzysz zazwyczaj na zewnątrz? Nie, właśnie nie, to był jeden taki case i było w ogóle strasznie głośno, bo mieszkam przy takiej ruchliwej ulicy i pamiętam, że było lato mm. i czułam, że to jest ten moment, żeby coś napisać, a jednocześnie czułam, że jest to słońce, którego, z którego trzeba jak i skorzystać, bo ono lato tak szybko przemija, prawda? Jak w piosence tak Hemingwaya. Eee, i, i, I tak, no i postanowiłam iść na balkon i spróbować popisać na balkonie. No i się udało. Tak powstały zmysły. Ale nie był to pierwszy numer, mimo tego, że wyszedł pierwszy. To, to nie powstało jako pierwszy. Eee, nie, no pierwszy był... Zmysły były pierwsze. Zmysły były pierwsze? Eee, pierwsze wyszły, ale pierwsze było kto. Jakby eee. kto to był pierwszy numer, który w ogóle... Tak chyba napisałam od początku do końca i, i w ogóle tak zro, no, zrobiłam od A do Z też z producentem, jakąś tam sesją nagraniową i tak dalej. Tylko to trochę leżało na dysku zanim wyszło. Mhm. Właśnie kto? To pytanie, które każdy może sobie zadać słuchając tego utworu. Wdzięcznie o tej samej nazwie. Bo mogą sobie zadać pytanie... Czy ktoś w ich życiu też przyprawił ich o takie przeżycia, które opisujesz właśnie w tej piosence? A anafora tego słowa kto? Bardzo ładnie rytmizuje ten utwór. Łatwo ci przyszło jego komponowanie? Tak. No, to był jeden z takich. W ogóle. Zanim odpowiem na pytanie, to się podzielę taką refleksją, bo mi to przyszło do głowy. Mhm. Nie wiem, czy inni też tak mają, ale ja bardzo często się zastanawiam, czy jak ktoś tworzy, to czy tworzy tylko pod jakby w jakiejś weny, czy jednak planuję to jak taką normalną pracę, czyli na przykład, nie wiem, jutro wstaję o ósmej od 9 do 15, na przykład piszę teksty, tak? Ja no, nie zajmuję się full-time muzyką, mhm. więc nie mam jakby tego komfortu, żeby cały dzień poświęcić na muzykę, natomiast jakby wiele razy próbowałam zaplanować jakiś tam proces twórczy i często mi to nie wychodzi. W sensie. O ile na przykład zaplanuję sobie ćwiczenie, nie wiem, jakiś tam rozwój w, w zakresie danym, to spoko, ale w momencie, w którym ja sobie zaplanuję, że ja chcę dziś coś napisać, to często mi to po prostu nie wychodzi. Nie, bo to, to trochę jest, wiesz, wymuszone. Y i ja hmm. zauważam ten sam problem u moich znajomych hmm. pisarzy, którzy próbują sobie ustrukturyzować ten, ten proces twórczy. No i wiesz, oni muszą codziennie coś napisać, żeby powstała z tego w końcu książka. No, to jest trochę inny case właśnie. Chyba pisarze mają tak, że oni muszą, no bo nie da się usiąść i napisać czystu stron hmm. pod przypływem weny, tak? No ale właśnie w pisaniu piosenek yy, ja na razie nie odnalazłam żadnej frajdy właśnie w takim planowanym pisaniu. I kto to był taki numer, który ja napisałam w 20 minut? W ogóle to jest mój ulubiony... Yy, Numer mój do tej pory, jaki stworzyłam, też takie najbardziej chyba prywatny i najbliższymi. I co? I, I właśnie on bardzo szybko powstał. Bardzo szybko. To była taka wena, i w ogóle wiele numerów, które ja mało wydaję ostatnio, bo zbieram to, ale to może pogadamy potem o tym. Ale wiele właśnie mam takich numerów, które w przypływie chwili były napisane, a jest wiele takich, które próbowałam napisać, jakby zmusić się, skończyć pod, jakiś, pod jakąś konkretną muzę. I, I było mi znacznie trudniej. No, wiesz to... co? Myślę, że taka twórczość, właśnie pod przypływem emocji, chwili, idei, yy, przychodzi najłatwiej, bo wtedy wiesz, co chcesz przekazać, czujesz to w środku, mm -hmm. bardzo, bardzo to jest bliskie tobie i wtedy to płynie, to jest taki jakiś strumień. Tak, no jakby mi się wydaje, że to jest na poziomie jakiejś wyższej energii, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że po prostu musisz coś się wyrzucić. Dla mm -hmm. mnie w ogóle przelanie czegoś na papier, jest jakby formą najwyż, w ogóle najwyższej i najczystszej jakiejś takiej terapii, takiego oczyszczenia. To jest tak wspaniałe uczucie, bo czasami dużo rzeczy siedzi na żołądku, na sercu, jakby każdy z nas się budzi codziennie rano z czymś, co go trapi mniej lub bardziej. I oczywiście można sobie z tym radzić na wszelakie sposoby, przegadywać w, jakby, w jakimś zaufanym gronie albo poza tym gronem. I jakby jest wiele form, żeby znaleźć ulgę mm. w takich momentach. Natomiast jakby dla mnie napisanie. Pisanie. Pisanie, pisanie jest specjalne. ale to jest coś w ogóle takiego, czego ja nie potrafię nawet wytłumaczyć i wyjaśnić słowami. Po prostu mogę Po prostu jakiś... przykładasz długopis do papieru i to się dzieje. No, nie, nie zawsze przykładam długopis do papieru, ale po prostu chodzi o ten jakby o ten poziom oczyszczenia, że mm. jakby mogę przegadać jakiś temat z moją najbliższą przyjaciółką. 100 tysięcy razy i za każdym razem poczuję takie małe ukucie ulgi, ale w momencie, w którym ja powiem coś yy, w formie właśnie piosenki, mm -hmm. no to to mi przynosi takie oczyszczenie w ogóle innej skali. Yy, I też mi się wydaje, że chodzi po prostu o to, że kiedy tworzymy, to możemy sobie pozwolić na jakąś taką bezkompromisowość słowa, na którą mm -hmm. nie możemy sobie czasami pozwolić tak normalnie w życiu. W sensie dużo łatwiej jest Powiedzieć coś jakby w swojej twórczości, aniżeli tak. Tak, tak po Jakby prostu. wyrazić to po prostu w dialogu z drugim człowiekiem. Tak, no, tak. Wydaje mi się, że pisanie, właśnie ten, ten akt umieszczania tego w jakimś nośniku, bardzo porządkuje myśli. I mhm. może to jest jakby klucz do, do tego wszystkiego, że, że ta twórczość jest jakaś uporządkowana, jest w danym kierunku o jakimś temacie albo o uczuciu. Tak, może, ale teraz jak też y, tak mówiłeś, y, to sobie pomyślałam, że może kluczem do tego wszystkiego jest to, że to zostaje. Bo czasami mamy takie momenty w życiu, że siedzimy z tym swoim ziomem po prostu od serca i przegadujemy coś i przychodzi taka wspaniała ulga, ale to przemija, o tym się już nie pamięta. Nawet jak się kończy to spotkanie i człowiek sobie myśli: wow, ale przegadaliśmy dzisiaj ten temat, wow, ale wyniosłam, tak, wyniosłam, czuję, czuję to totalnie, w ogóle zmieniam ulga. swoje życie. Ale za tydzień się o tym nie pamięta, nie? to nie jest w żaden sposób y, zapisane. Znaczy, powinno być w naszej głowie, ale tam jest milion szuflad, które zamykają się bezpowrotnie, i już nigdy nie wracają. Tak, to, to przemija przez te szuflady, tak. płynie nieskończona rzeka po prostu i wymywa <śm> my, Wymywa nam nawet y, wbrew naszej woli czasem do jakieś Dokładnie piękne tak, elementy. a tutaj wszystko jest zapisane, nagrane, do tego można wrócić, można po prostu i to w każdym momencie, w, w każdej emocji. Może właśnie to jest ten klucz, dlatego to przynosi taką ulgę. S i z książkami też tak na pewno jest. Możliwe. Trzeba, trzeba poeksperymentować. Tak, zdecydowanie. Trzeba to zbadać. Właśnie piękne wspomnienia i nostalgia bije od twoich tekstów. Czy często wracasz myślami do tego, co było i piękne? Ech, no chyba tak, chyba tak. No. jakby Jak piszę tylko, po to, tylko wtedy, jak mam coś do powiedzenia i chyba tylko po to, żeby coś powiedzieć, jak Kolwiek ogólnikowo to nie brzmi. Chcesz yy... wyrazić siebie, tak, powiedzieć no, to dobra, tak, nie. wiesz, brzmi yy, płasko, mogę po powiedzieć coś, ale ty śpiewasz, to jest, yy, wiesz, yy, specjalny, yy, specjalna mm -hmm. forma wyrazu. No, no tak, może tak, yy, ale lubię wracać, odpowiadając na twoje pytanie, wspomnieniami do jakichś różnych momentów, jakby chyba głównie, jak tak się teraz próbuję przemielić te wszystkie piosenki, to wydaje mi się, że zawsze zahaczamy jednak o przeszłość. Nie piszę jedną, może tak napisałam piosenkę, czy dwie z perspektywą w przód. Mhm. Która to była piosenka? Nie, 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 bo ja mówię już, tak analizuję, bo nie, nie, nie wypuściłam jeszcze tych piosenek, bo okay. teraz po prostu zbieram je dość mocno i tak analizuję ten materiał do przodu. Mhm. Y który się pojawi dopiero. To właśnie a propos materiału, którym który może się pojawić, mhm. bo trzymasz go skrętnie dla siebie jak na razie, nie mhm. wypuszczasz go. Na razie tworzysz single i album. Wypuściłeś w kolaboracji z kolektywem Ars La Trans Orcie Als. La trans. Ars La Trans, Ars Orkiestra. La trans Widzisz, Piotrek, jaka trudna jest ta nazwa. A ona coś oznacza? Nie. Nie oznacza. <laughs> jest to Piotrek. zwykłe słowotwórstwo, Piotr. Widzisz? <laughs> Pięknie brzmi, brzmi artystycznie, ale. Wypowiada się trudno. Dobrze, że nie trzeba wypełniać Pitu z tą nazwą, bo mogłoby zabraknąć okienek. Nie, nie, wiesz, aż się przestraszyłem. E, ale czy słuchacze mogą się spodziewać jakiegoś autorskiego albumu w przysz najbliższej przyszłości? E, kurde, odpowiadanie na takie pytanie to jest wielkie zobowiązywanie się. To, jakby, Dobra, ja, nie, chcesz, nie chcesz, nie chcesz tego jakby w sensie ustawić. nie chcę obiecywać album. Tak to teraz widzę, mhm. ale, ale, ale się epka, nie upieram. Ale M tak, a może właśnie intensywne wydawanie singli. Ja nie do końca się na tym aż tak znam i mhm. jakby po prostu we współpracy z osobami, które uważam, że są mądrzejsze w tym temacie, jakby zrobię co należy. O, mhm. może tak. Mhm. Jeżeli chodzi o ten materiał, dlaczego w ogóle ja nie wypuszczam? No bo historia jest taka, że ja wypuściłam te trzy, trzy, trzy cztery single i właściwie to z Arsem się zgadaliśmy. W po roku. trzecim albo po drugim singlu. Yy, bo tam była ta wymiana składu yy, i po prostu ja na chwilę odłożyłam swój projekt na poczet mm -hmm. tworzenia tej płyty, tak? Tam jakby były obozy. Też yy, mimo tego, że... Ten proces nie był bardzo rozłożony w czasie, no bo jednak, nie wiem, czy tam kiedyś miałeś okazję usłyszeć, no ale generalnie te, te płyty są tworzone w ramach takich y, obozów twórczych, gdzie się pracuje kolektywnie mm -hmm. i tak jakby wyjeżdżamy na kilka dni i robimy materiał. To nie jest jeden obóz, ich było kilka, trzy albo cztery, tak mi się wydaje. Wiesz, najpierw było jakieś tam dżemowanie, potem dopisywanie tekstu, bla, bla, bla. W każdym razie tam było takie ostre tempo, trochę pracy mm -hmm. y, i też... Y, nawet jeżeli nie było aż takie ostre, bo ktoś mógłby powiedzieć, że przecież pół roku to jest dużo, no bo w sumie jest, to jakby Ale na było... wypuszczenie albumu i dopracowanie tego materiału, to moim zdaniem to jest ciasny deadline. Było, ale najtrudniejsze w tym wszystkim było to, że właśnie się pracowało kolektywnie, więc ty nie byłeś szefem sam sobie, tylko musiałeś mm -hmm. cały czas się otwierać na perspektywę innych, co jest bardzo fajne oczywiście, ale no, trzeba znaleźć jakby jakiś, jakiś wspólny mianownik w tym wszystkim. Jeżeli, nie wiem, cztery osoby piszą tekst do jednej piosenki, to jak to potem połączyć, nie? Ktoś musi czasami odpuścić, bo okazuje tak. się, że w ogóle mówienie, podszedł do tematu inaczej. Mówienie tak na pomysły innych os osób i, i przyznawanie się do, do niej niektórych y Rozumiem, że, że może być ciężkie. Ale właśnie y, dołączyłaś do tego kolektywu 16 czerwca zeszłego roku. Już niedługo będzie rocznica, przynajmniej tak, tak powiedziałaś w poście. Jak oceniasz? Jak oceniasz? Współpracę i właśnie całą tą przygodę twórczą z kolektywem. No świetnie, super, naprawdę. To była ekstra przygoda dla mnie. I ja też jeszcze trochę wracając do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, właśnie z wielką przyjemnością wstrzymałam robienie swoich rzeczy na poczet pracy nad tym albumem, bo mogłam tam zdobyć doświadczenie, doświadczenie po prostu, kropka. Mhm. I w ogóle tak, sama idea pracy kolektywnej. Fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Ja nie, nie, to jak mówię, że trzeba się otworzyć na perspektywę innych, nie uważam, żeby to było nie uważam, żeby to było złe, wręcz jest to jakby bardzo dobre. Było też bardzo ciekawe, szczególnie pod względem pisania tekstów, że tam się musieliśmy trochę posprzeczać. Ale zawsze tak jest, jak tak. wielkie umysły z fajną wizją się, się ścierają po prostu. Tak, no. Ludzie, ludzie którzy tworzą Ars La trans, yy, to jest też super ekipa. Przede wszystkim. My się bardzo prywatnie lubimy. Lubimy z sobą spędzać czas. Uważam w ogóle, że największą wartością, jeżeli chodzi o ten projekt, yy, to jest właśnie poznawanie się nawzajem Czyli I, więź i tak, i możliwość współpracy. Mhm. Też w ogóle. Yy, to co często wychodzicie tak sobie z kolektywem na piwko aha, pogadać? No niestety nie, dlatego że mieszkamy w trzech miastach, bo tam jest ekipa głównie z Wrocławia, no ja jestem tutaj w Krakowie, Piotr mhm. i nasz basista Kuba są w Warszawie, więc niestety nie ma tak za dużo okazji, żeby żeby się po prostu spotkać, ale staramy się jakby zawsze ten czas około koncertowy czy około nagraniowy czy około jakichkolwiek inicjatyw, mhm. które są Znajdować czas na to, żeby się zobaczyć i po prostu zintegrować, i tam iść właśnie na jakieś piwko czy coś. No, tak. I też w ogóle, a propos jeszcze tych doświadczeń o Ars La to też wielką wartością jest w ogóle możliwość tworzenia z żywym bandem. No to jest inny level w ogóle, znaczy inny level, inne doświadczenie niż siedzenie tylko z jednym producentem i z kompem, no tak, nie? Jakby jest... zdecydowanie, jakby muzyka na żywo i, i synergia, jakiej się doświadcza w trakcie jakichś jam session, które na pewno prowadziliście na, na obozach, to, to jest moim zdaniem magia. Tak, no, jest tam taki magiczny element, właśnie, że każdy trochę po prostu bierze takiego puzelka ze swojego serca i po prostu rzuca w przestrzeń i te puzelki się tam puzle się łapią ze sobą i Tak, tworzą Ale jakiś te, też trzeba obrazek. obserwować puzelki innych osób, żeby nasz puzelek nie wszedł w inny puzelek. To, to, to jest bardzo? dla mnie najcięższe, przynajmniej. Okej, okay, żeby się nie narzucać jakoś ze swoją wizją o, w mm -hmm. tym kontekście. Że jak już na żywo na przykład coś grasz i dżemujesz sobie to żeby była komunikacja przynajmniej wzrokowa w, w będzie. Bo, bo ja na przykład mogę wejść po prostu niechcący w solo czyjeś ze sw swoim kawałkiem, mm -hmm. a to może zaburzać... Się całokształt. No, na pewno. Myślę, że w ogóle nawet jakby jak się występuje, to totalnie trzeba się nauczyć tego, że to nie jest o tobie. No. <laughs> jak nasz jeden singiel tak nazywa, to nie o tobie, ale on nie nawiązuje do tego. To taka dygresja. Bo jakby, no, no się, wydaje mi się, że nie ma miejsca... W, żadnym, w żadnej grupie artystycznej na jakiś bardzo mocny egoizm, egocentryzm. Jakby totalnie. Czasami, czasami na przykład jak się gra, no nie, to mm -hmm. basista potrafi grać jeden dźwięk, cały utwór. Tak. I, jakby, i on może być tym totalnie on, znudzony i może mu się to totalnie. Tak, podobać. ale musi odnaleźć w tym szczęście, nie? Jakby wiadomo. Myślę, że jak się zaczyna, to często jest taka pokusa, żeby jakby wydaje się człowiekowi, że musi się jakby najlepiej pokazać, nie wiem. Przygwiazdozdo trochę. Tak, ale to jest w ogóle głupie, bo pokazać się od najlepszej strony. Tak, w perspektywie grupy to nie ma żadnego znaczenia, a wręcz po prostu odbiera, mm. nie, nie dodaje, więc trzeba... Nie wiem, ja w sumie nie poznałam, zaczęłam trochę późno, więc już tak jakby obok mnie są takie osoby, co w sumie chyba nie mają takiej potrzeby, żeby udowadniać coś komuś, mm. co dwa taktyki. Ale są humorki, co? <laughs> humorki? Mm, nie no, humorki zawsze są, wiadomo, artyści, to wiesz... <laughs> Czasami, czasami są humorki, ale nie, generalnie super się dogadujemy. Jakby. Jak jest spina, to robimy głosowanie, prosta demokracja. Wow, to macie dobrze ogarnięty system zarządzania tak. tymi niesnaskami, które mi wami... się To jest taki nasz inside joke, że jakakolwiek po prostu dyskusja nie jest trudna, to wtedy zawsze ktoś staje, mój dobra, to głosujemy. Głosowanie. Nawet w takich najbardziej kuriozalnych sytuacjach. Aż, aż poruszyło to. To mnie, bo ja bym się bał ekstremalnie takich sytuacji, żeby moja sprawa została wyrzucona na forum i e, mam jakiś problem. Nie, głosujemy. no wiesz, to że twoje prywatne sprawy to by nie było omawiane na wiesz, forum. To sobie... wiesz, z kolegami z zespołu, z kolektywu, wiesz, jest jakaś spina, i, i zamiast my sobie to dogadać sobie w mhm. jakimś czasie, to ej, macie, jaki ktoś ma spinę, głosujemy, kto ma rację. Ja jestem zomaćkiem. Nie, 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 to tak nie ma, nie ma, nie, do takich rzeczy nie omawiamy. Tam się nie kłócimy, jakby. Właśnie tam jest jakaś taka dobra dynamika mm -hmm. między nami, że my się po prostu tak jakoś odnaleźliśmy ze sobą, że wszystko się samo jakoś wyjaśnia. Co, i pomimo tego, że jesteście takimi czułymi duszami i artystami, którzy czasem są postrzegani jako mniej stabilni, jesteście w stanie dyfuzować. stabilni! No, no tak, no bo e, czułość okay. na, na świat moim zdaniem wystawia Cię, wiesz, i na e, ekstremalne piękno, i na ekstremalne zło i brzydotę, która może w Tobie powodować e, jakieś załamki. I na e, ekstremalną niestabilność emocjonalną. E, to jest efekt uboczny e, ekstremalnej wrażliwości, tak, e, tak mi się wydaje. A propos humorków. E, statek... E, Twój utwór pięknie porównuje humor kochanka do napiętej sytuacji na jachcie. E, Przecięci kontrast na refren z gitarą bardzo dobrze działa na kawałek, e, zostawiając kawałek spokoju w moim zdaniem lekkiej burzy i szumie e, reszty utworu. E, czy moja interpretacja jest słuszna? Co tak. powie na to artysta? Tak, w ogóle też bardzo ciekawe. Słuchaj, bo nikt nigdy tego nie zinterpretował w ten sposób, a ja też to tak widziałam, jak pisałam. Na przykład słyszałam, że ten utwór jest o przemijaniu, co mi się bardzo spodobało, i w sumie, jak tego posłuchałam, to sobie pomyślałam, hmm, może też to być tak yy, rozkminione, Ale tak, no tam, yy, tam jest zdecydowanie właśnie. Opisana historia zmiany dynam dynamiki w relacji na niekorzyść. Po prostu biometr, cudny do Czy tak. Czujesz cudnym. już e, sześć skarbów tak. Panie ma, kapitanie, cóż to jest za ambaras? <laughs> Inny kierunek wskazywał nam przecież kompas. E, tak, no to jest ten właśnie moment, jak okazuje się, że te dobre trzy cechy, które sobie z kogoś weźmiemy, połączymy w trójkąt i myśląc, że po prostu jest pięknie, okazują się. Na przykład iluzją, to się często zdarza. Czyli, Wydaje mi się, że każdy to, trochę przeżył. to może ten, ten okres po zauroczeniu, co? Tak, no, kiedy przychodzi miłość. Trudna miłość. Czę, często, często się wchodzi w jakąś relację z, 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 z wyidealizowanym poglądem na drugą osobę, bo, bo chce się to widzieć, chce się, hmm. chce się zobaczyć piękno w tym kimś, a potem. A potem? potem mamy piosenkę. I to bardzo <grym> piękną piosenkę. No, to prawda, niestety my tak właśnie. Ale to po prostu dlatego, że wszyscy jesteśmy głodni tej miłości, więc tak mm. po prostu się rzucamy na nią i właśnie sobie idealizujemy to wszystko. A jeszcze w dzisiejszych czasach cierpimy na chory konsumpcjonizm, nie tylko pod względem rzeczy materialnych, ale też właśnie pod względem tych uczuć i w ogóle wszystkiego. I tak chcemy wszystkiego bardzo, i nie ma czasu czasami, żeby się tak naprawdę poznać i potem wychodzą kwiatki. Mówisz, mówisz bardzo <laughs> smutną prawdę, którą też obserwuję i no nie napawa mnie to optymizmem na przyszłość. Przyzwyczailiśmy się do tego, żeby konsumować właśnie tak, tak siebie nawzajem. No bo nawet aplikacje randkowe, moim zdaniem, na, mają, mają na to wpływ, że, że mamy jakiś profil dosłownie jak CV i żeby jak najlepiej się sprzedać w tym obrazku. Patrzcie, jestem Maciek, uprawiam sport, gotuję, jestem <laughs> bardzo miły. Chodź i zobacz. No, to jest może straszne, to jest w ogóle jak okropne. no. I sobie myślisz, że jesteś takim po prostu taką rzeczą na półce, którą ktoś może wybierze, a mm -hmm. może nie. No, idea smutna, ale też znam dużo bardzo fajnych związków, z aplikacji randkowych. Nie wiem, czy możemy no, ja... operować nazwami, bo chyba jest jedna główna, ale znam nawet małżeństwa i jest spoko. Bo to, jest też... Wiesz, to też mhm. jest sposób na poznawanie innych ludzi, których może normalnie by się nie poznało. Dokładnie. I to jest szansa na piękny związek, na piękną relację, jeśli dwie osoby się spotkają i są w stanie się dogadać i popatrzeć na siebie rzeczywiście jak dwójka ludzi. A zauważam też taki trend związany z aplikacjami randkowymi, że mniej się patrzy na tych ludzi, jak ludzi, właśnie jako towar, zabawę, krótki, e, krótki przyjemny e, czas. Rejs. Rejs. <grymne> oj. Jakiś To Z sobie propustatką. Sobie Nie wiem. No tak. No jest tak. Chociaż słyszałam ostatnio moja znajoma mi mówiła, że jest jakaś nowa aplikacja, na której <grymne> randkowa. <grymne> w ogóle super temat, co wybraliśmy. Na której robi się test osobowości mhm. i się odpowiada bardzo szczegółowo na jakieś tam pytania i potem pokazuje ci profile innych ludzi. Jakby działa to na, na, na tej samej zasadzie, co ta główna aplikacja. Tak, no? Tylko pokazujecie jaki ten ktoś ma typ. E, e, Dopasowanie. Tak, typ osobowości. Czy jakby ty ze swoim typem osobowości jesteś kompatybilny z tą osobą? Mm -hmm. Bo są po prostu tak skrajne typy osobowości, które totalnie się ze sobą nie dogadają. Tak, no tak, jak po prostu. W sensie jak to, przeciwny... to wiesz, to też jest jakiś model, to też jest jakieś przybliżenie. No Ale ja wiadomo. Bym, ja, bym się, ja, ja bym się bał, tak wiesz, otworzyć przed jakimś algorytmem, żeby on <laughs> wyprął moje romantyczne flaki, e, przemielił i, i pokazał. Hmm, Przetwór z tego pana będzie pasował do tej tak. pani. Nie no pewnie, że tak. Ja ogólnie nie jestem fanką aplikacji randkowych. Jakby naprawdę lepiej, nie wiem, się spotknąć. Coś ci wypadnie, ktoś nagle Ale... podejdzie, podniesie. W, w, wiesz co, ja zauważam, <laughs> że, że ludzie boją się takich interakcji. No Że na żywo. Tak, tak. Jezus, ja o tym ostatnio cały czas myślę. No naprawdę, bo to jest takie dziwne, jak ktoś do Ciebie podchodzi. Ja się sama na tym łapię, ja nie, bardzo nie się. Ktoś, ktoś... ktoś jest no. uś uśmiechnięty i wiesz, tak. z sympatią do, do kogoś podchodzi. Tak, bo... i, mm. i, I ludzie boją się, od razu zakładają najgorszy mm. scenariusz. No i w sumie nie dziwię ich, nie, nie dziwię się temu, bo. Bo mamy na tyle wysoki stopień świadomości, już jakby dużo informacji o różnych sytuacjach do nas dociera, i możemy się tego bać, ale to jest smutne, właśnie, że, no, to jest że pomimo to tego, prawda. że chcielibyśmy poznawać ludzi w prawdziwym życiu i, i tak spontanicznie, jak właśnie w filmie, potknąć się, rozsypać e, książki to po posadzce. Jajka? Moje. Zgubiłaś kasztana. To twój kasztan to jest żartek. Tak? Chcę więcej kasztanów. Karolino, mówiłaś, że, że jest dużo tych utworów w, w szufladzie. Czy jest taki, który wiesz już na pewno, że wypuścisz? To myślę, że większość z nich wypuszczę, to znaczy zrobię odsiecz, bo ich się uzbierało już bardzo dużo i jeżeli na przykład miałoby to być album czy Epka, mm -hmm. tak jak pytałeś wcześniej, no to wiadomo, że trzeba będzie po prostu odsiać niektóre. Tak, tak jeżeli by to miała być praca singlowa, to i tak uważam, że pewnie niektóre trzeba będzie odsiać, bo one odleżą swoje i okaże się, że wcale nie są, nie są spoko. Natomiast, no, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no, pojawiła się ta opcja pracy nad płytą kolektywnie z Arsem i ja tak sobie stwierdziłam, że dam sobie popłynąć na tym doświadczeniu i spróbuję się czegoś nowego nauczyć i zobaczyć, jak wygląda taki proces twórczy mm -hmm. i, i jakby... Dużo się nauczyłaś? Myślę, że tak, chociaż to też jest pewnie dopiero jakiś pierwszy krok, bo to jest uczyć się, to będę, mam nadzieję, całe życie. Ale bardzo się cieszę, że podjęłam wtedy taką decyzję, że nie wydaję swojego, mm -hmm. bo musiałam trochę się zastanowić, jakby w jakim kierunku chcę to popchnąć, co chcę w ogóle powiedzieć. Jakby, jeżeli miałabym zrobić płytę, to o czym ma być ta płyta, w jakim ona ma być stylu, na czym mi zależy, z kim mm -hmm. ja chcę pracować, o to jest w ogóle super, Opcja, y, opcja, konieczność y, powiedziałabym, żeby rozpoznać swój typ osobowości do pracy, bo czasami ludzie są wybitnie zdolni ale Ciężko się os... z nimi współpracuję Nawet nie, bo jakby ciężarem możesz być ty sam, nie oni. Tak, tak. Tylko po prostu coś nie gra, nie jakby trzeba się dogadać na jakimś poziomie wrażliwości. Ja teraz bardzo dużo pracuję z właśnie z Radkiem, który z, też z Arsu, z gitarzystą, który też produkował pły tę płytę płyty Pozdrawiam bardzo, o Jezu, i on jest tak wspaniałym gościem. Naprawdę abstrahując od tego, że jest wybitnym gitarzystą, wybitnym, jest naprawdę świetnym producentem i robi super rzeczy, to on po prostu jest taki fajny. Jest taki mm. jakiś on swój styl, yy, swój styl mówienia potrafi, swój styl mówienia jakby zarządzania człowiekiem w swoim studiu, yy, potrafi dostosować do każdego indywidualnie mm. i on na przykład jak... Może ja jest to, po prostu, wiesz, wyczulony na to i tak, taki czuły, ciepły. Ale z każdym rozmawia trochę inaczej, no nie? Jak do niego na przykład przychodzi szefner, z którym też teraz duże rzeczy robią. E, szefner też jest taki... To jest też kolega z Arsu, mm -hmm. nie wiem, czy pewnie, tak? E, on jest bardzo pewny siebie i taki... No, on ma taką. Nie, 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 w ogóle nie. On, on. jest w taką fajną stronę pewny siebie, nie on, on Taką, on. że on po prostu wie po co on idzie, stunie do przodu, po prostu nie bierze jeńców i, i no i oni już na przykład inaczej ze sobą gadają. Mm -hmm. Ja jestem trochę bardziej wrażliwa, mam często wątpliwości i ten proces jest dla mnie trochę taki, no in, inny na pewno. I w, i, i, i Radek też się jakoś potrafi do tego dostosować. Czyli teraz po, w sensie, nie wiem, czy ta współpraca z Arsem będzie się u ciebie przedłużać na kolejny rok? Jak to działa? E, w sumie sama nie wiem, jakby yy, zobaczymy. No, na razie nie planujemy na pewno, nie ma planów, żeby robić kolejny materiał. Trzeba mm. trochę ograć ten, bo tam była mocna, obs mocna obsuwa. Mm -hmm. To płyta wyszła w lutym zamiast w październiku. I w związku z tym trochę późno pod względem bookingów i bardziej się nastawiamy jednak na granie w przyszłe lato. Nie planujemy na razie nowego materiału, no ale no zobaczymy, no bo wiadomo, no ja jakby jestem zaproszona do tego projektu, ale nie, nie zarządzam nim w żaden sposób, mhm. więc może się na przykład okazać, że tam wizja się zmieni. Czyli może w przerwie i trakcie koncertów, może... Właśnie zaprosisz parę osób do własnego projektu i wrócisz do, do pracy nad, nad własną twórczością. To znaczy, ja już wróciłam, bo to właśnie było. Jak tylko wydaliśmy płytę, to ja od razu wróciłam do studia. I. Mhm. Y Dlatego bardzo się cieszę, że tę przerwę sobie, zrobiła, te sobie zrobiłam, bo miałam w sobie trochę niepewności, a jakby teraz czuję, dalej ją, ją mam i ja ją będę mieć, bo to jest nieodłączny element mnie, wahanie się wieczne i takie zadawanie sobie bezsensownych pytań egzystencjalnych, które do niczego pewnie nie prowadzą, tylko do bezsenności, ale yy, coś się narodziło. I czuję, że jestem na jakiejś drodze po prostu, i czuję, że jakby wiem, w którą stronę chcę to pchnąć, mm -hmm. wiem o czym chcę powiedzieć, wiem, jak chcę nazwać tę płytę, jeżeli miałaby to być płyta, i wiem jakich brzmień szukam, wiem, kto mnie inspiruje, co mnie inspiruje, i jakby. Zaczynam czuć, że po prostu, że jakby idzie to w, taką kieru w takim kierunku to w nierandomowym. To wsp wspaniale, że masz określoną wizję, i, <laughs> i ja życzę ci rozwijania wszelkich wątpliwości co do tego nowego materiału i tego, żeby osiągnął co najmniej top 10 gdzieś. O, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się dobrze przyjmie jak już powstanie, ale jeszcze trochę czasu potrzeba, na pewno. Dziękujemy dobrze widzowie i do następnego razu. Prowadził dla Was wywiad Maciek Ksewry-Smreczak dla Radia 1.7. A z nami była... Kalasza Szałaśny. Dzięki! Bye! Bye.